Drodzy, no trochę śnieg zaskoczył nas tej zimy, ale nie o śniegu chciałem mówić. Chciałem natomiast, żebyśmy troszeczkę wrócili do poprzedniego odcinka, który możecie zobaczyć w chrześcijańskiej telewizji internetowej. Kiedy Adam i Ewa zrywają owoc z drzewa poznania dobra i zła, jak czytamy, kiedy go zjedli, kiedy dali skusić się już wężowi, wtedy otwierają się ich oczy. Widzą świat i siebie zupełnie inaczej, ale przede wszystkim w ich życiu pojawia się coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczali. W ich życiu pojawia się strach. I to strach niesamowicie dziwny, dlatego że jest to strach przed Panem Bogiem. Po raz pierwszy stworzenie zaczyna ukrywać się przed swoim Stwórcą. I mam wrażenie, że to uciekanie przed Panem Bogiem, krycie się przed Panem Bogiem w różnym czasie, w różnym miejscu, towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Ale czy tak być musi? Kiedy po zmartwychwstaniu Jezus pojawia się pośród uczniów gdzieś w pomieszczeniu, w mieszkaniu, w którym byli zgromadzeni z obawy przed innymi ludźmi, wita ich słowami pokój wam. Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o powitanie, o ten tradycyjny sposób szalom, ale w tych słowach rzeczywiście Jezus daje pokój uczniom. Od tego momentu nie muszą się bać. Nie chodzi tylko o świat zewnętrzny. Myślę, że od tego momentu zupełnie inaczej uczniowie będą widzieli siebie i swoją relację z Bogiem. Można powiedzieć, w tych słowach Jezus pozwala uczniom zupełnie inaczej spojrzeć na siebie i na świat, na siebie i na swoją relację z Bogiem, bez strachu i bez lęku. Fragment Bożego Słowa, którym chcemy się dziś podzielić, jest wyjęty z listu apostoła Pawła do Rzymian z 5 rozdziału. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieją. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Drodzy, jestem pewien, że w tym fragmencie Paweł zawiera swoje doświadczenie. Tego, jak zmieniło się jego życie od momentu, kiedy poznał to, kim jest Jezus Chrystus. Jak zmieniło się jego życie od momentu, kiedy w drodze do Damaszku, pełen tej pasji w prześladowaniu chrześcijan, poznał to, czym jest pokój Boży, czym jest pokój w relacji człowieka do Boga. To właśnie ten pokój sprawia, że człowiek może zacząć zupełnie inaczej poznawać, ale też przyjmować zupełnie inne doświadczenie. I częścią tego doświadczenia jest również to, jak spoglądamy na ucisk, na prześladowanie, ale częścią tego doświadczenia jest Duch Święty, który prowadzi człowieka, który wyposaża człowieka w te dary, te posługi, te sposoby działania, które sprawiają, że pokój Boży może być przekazywany też innym. Bo żyjemy w świecie, w którym niepokój jest częścią życia. W różny sposób spoglądamy na wieści, które spływają ze świata. Kiedy nagrywamy ten odcinek, nie wiemy, jak dalej potoczy się sprawa z wirusem. Nie wiemy, co wydarzy się dalej w Syrii. A możemy być pewni jednego, że możemy żyć w Bożym pokoju, bo ten pokój jest już nam dany. Ten pokój w nasze serce dał Jezus Chrystus, otwierając przez nami drzwi i pozwalając nam zupełnie inaczej spoglądać na siebie i na ten świat.